List do Rzymian, rozdział 4. Cóż więc powiemy? Co zyskał Abraham, nasz ojciec, według ciała? Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A temu, kto pracuje, zapłata jest uznana, nie jest uznana za łaskę, ale za należność. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc: błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Czy więc to błogosławieństwo dotyczy tylko obrzezanych, czy też nieobrzezanych? Mówimy przecież, że wiara została Abrahamowi poczytana za sprawiedliwość. Jakże więc została mu poczytana? Gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał przed obrzezaniem, po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość i aby był ojcem obrzezania nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem. Obietnica bowiem, że ma być dziedzicem świata, nie została dana Abrahamowi czy też jego potomstwu przez prawo, ale przez sprawiedliwość z wiary. Jeśli bowiem dziedzicami są ci, którzy są z prawa, to wiara stała się daremna i obietnica obróciła się w niwecz. Gdyż prawo sprowadza gniew, bo gdzie nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa. Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski i żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla tego, które opiera się na prawie, ale i dla tego, które jest z wiary Abrahama, który jest ojcem wszystkich nas. Jak jest napisane, ustanowiłem Cię ojcem wielu narodów przed Bogiem, któremu wierzył, który ożywia umarłych i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. On to, wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów, według tego, co mu powiedziano. Takie będzie Twoje potomstwo. A nie będąc słabym w wierze, nie zważał na swoje już obumarłe ciało, bo miał około 100 lat, ani na obumarłe łono Sary i nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu, będąc też pewien tego, że to, co on obiecał, ma moc też uczynić. Dlatego zostało mu to poczytane za sprawiedliwość, a nie tylko ze względu na niego samego,
napisano, że zostało mu to poczytane, ale i ze względu na nas, którym ma być poczytane, którzy uwierzymy w Tego, który wskrzesił z martwych Jezusa naszego Pana, który został wydany za nasze grzechy i wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Witam w kolejny dzień i zapraszam. Uwielbijmy razem Jezusa. On jest godzien. On dał dziedzictwo, wywalczył dla nas dziedzictwo, przy którym nie musimy pracować, zmagać się, ale możemy czerpać z łaski i to łaska za łaską. Jesteś dla nas spragnionych jak rosa poranna. Tobie śpiewamy radosne hosanna. Jesteś dla nas wędrowców jak strój czystej wody. Duszy wytchnienie niebiańskie ogromne. Nasze wędrowanie nasze upadanie nasze powstawanie Twoje miłowanie jesteś dla nas żeglarzem jak gwiazda zaranna. Tobie śpiewamy radosne hosanna. Jesteś dla nas pielgrzymów jak burzy ustanie. Jesteś drogą, co nam przez Ojca jest dana. Jesteś dla nas spragnionych jak rosa pora. Zmienia się, bo Duch Pana z nami teraz jest. Wszystko wokół mówi, że wie, co Duch
Pana z nami teraz jest. Bezmiar miłości Twej serce wypełnia me. Przenikaj głębie. Znowu bliżej chcę być, spotkać miłość Twą dziś. Przenikaj głębie. Cuda dziś spełniają się. Cię.
wobec światła, które masz, tam, gdzie ty pojawiasz się. Każde serce płonie, a to, co najważniejsze, to by usiąść u twych stóp i wielbić cię. Serce pieśni poddane umysłem, postawą ciała, pragnieniami. Gdzie ty pojawiasz się, choroby znikają, niemożliwa sytuacja nie istnieje już. Tam, gdzie ty pojawiasz się, martwi ożywają, bo w każdym twoim słowie jest zmartwychwstania duch. Kochamy cię. Nigdy nam dość, nie ma życia bez ciebie. Jezus, życie bez ciebie to nie życie. Nigdy nam dość, to wszystko dla ciebie. Jezu, przyjdź duchu, dotknij to, co jest w nas. Dajemy ci zgodę i serca swe. Przyjdź duchu, dotknij to, co jest w nas. Dajemy ci zgodę i serce swe. Pragniemy więcej ciebie, więcej. Napełniaj nas, rozgość się w nas. Tobie poddajemy nasze myśli, Tobie oddajemy ten dzień. Kochamy cię. Nigdy nam dość. Nie ma życia bez ciebie. Jezus, kochamy cię. Nigdy nam dość. To wszystko dla ciebie, Jezu. Jezu, kochamy twoje imię. Twoje słowo, twój Kościół i twoją miłą, doskonałą, dobrą wolę. Twoje plany, które przygotowałeś dla nas, twoje myśli o pokoju, nadzieję, którą wpływasz w nasze serca. Przyjdź, Duchu, dotknij każdego z nas. Dajemy ci zgodę i serca. Twoim, abyśmy sprawowali tę służbę pojednania i wprowadzali pokój, gdzie tylko to jest możliwe. Kochamy cię, nigdy nam dość. Thank you.
Cię, Duchu Święty, witamy Cię, powietrze nasze. Witamy Cię, Bocie Ducho nasza. Witamy Cię, Lekarzu przyszłej chwały przez Ojca dany. Witamy Cię, przyczyną każdej naszej dobrej zmiany. Witamy Ciebie, Twórcą, osobowa miłość Trójcy. Witamy Ciebie, Boża Iskro, możesz zrobić wszystko. Zgadzamy się, Tobie się poddajemy, bo zaufaliśmy i wiemy, komu ufamy. Witamy Cię, witamy Cię, witamy Cię. Witamy Ciebie, namaszczenie, które jest osobą. Witamy Ciebie, co przenikasz całą głębię Boga. Witamy Ciebie, czasu scenarzysto, działaj szybko. Witamy Ciebie, święty świętych w nas, to obecność Twa. Powiedziane dobre zdanie, niech się stanie, niech się stanie. Witamy Cię, Duchu Święty, witamy Cię, powietrze nasze, witamy Cię, pociecho nasza, witamy Cię, lekarzu naszych serc. Witamy Cię, witamy Cię.
życie zadatku przyszłej chwały przez Ojca dane. Witamy Cię przyczyną każdej naszej dobrej zmiany. Witamy Ciebie, Twórco, osobowa miłość Trójcy. Witamy Ciebie, Boża Iskro, możesz zrobić wszystko. Możesz zrobić wszystko. Witamy Cię, witamy Cię. Twojej woli. Witamy Ciebie, namaszczenie, które jest osobą. Witamy Ciebie, co przenikasz całą głębię Boga. Witamy Ciebie, czasu scenarzysto, działaj szybko. Witamy Ciebie, święte, święty w nas, to obecność Twa. Obecność Twa, witamy Cię. Ty jedynie jest.
ty, ty, nieba Pan i Zbawca całej ziemi. Tylko ty, jedynie ty, tylko ty i nie ma. Niechaj serca mego król mocnym grodem będzie mi, twierdzą życia źródłem sił, on pieśnią mową. Niechaj serca mego król w lękach będzie schronem mi, on zapłacił cenę krwi, on pieśnią mową. Dobry Bóg, dobry Bóg, o, o, o. Dobry Bóg, o, o. Dobry Bóg, o, o. Niechaj serca mego król będzie wiatrem, w żagle życia łodzi mej, on pieśnią mą. Niechaj serca mego król płonie ogniem w duchu mym, da doświadczyć Bożych sił, on pieśnią mą. Dobry Bóg, o, o, dobry Bóg. Nie opuścisz mnie, ja wiem. Ty nie opuścisz mnie, nie opuścisz mnie, ja wiem. Ty nie opuścisz mnie, nie opuścisz mnie, ja wiem. Dobry Bóg, o, o, o. Dobry Bóg, dobry Bóg.
nawet kiedy noc uchwyci mnie. Bóg mój, trzymam mocniej. Nawet kiedy noc uchwyci mnie, Bóg mój, trzymam mocniej. Ty nie zawiedziesz mnie, nie zawiedziesz mnie, ja wiem. Ty nie zawiedziesz mnie, nie zawiedziesz mnie, ja wiem. Ty nie opuścisz mnie. Dziękuję Ci, Panie, że dałeś mi przestrzeń, otwarte drzwi i zapraszasz mnie głębiej. Dziękuję Ci, że Twoja dobroć poprowadziła mnie do upamiętania. I stale jeszcze pokazujesz mi słabości, w których okazuje się Twoja moc. Oczyszczasz, bo mnie przemieniasz, bo mnie hartujesz. Czasem w ogniu. Dzisiaj mogę z ufnością śmiało wejść głębiej, bliżej, bliżej Twego serca, gdyż jest łaska. Do Twojego tronu. Tylko przez łaskę możemy wejść, tylko przez łaskę stać. Nie poprzez własne starania, lecz przez Baranka krew. Do obecności Twej, Panie, Tyś powołał nas. Twoja obecność pociąga nas. Twojej łaski jesteśmy.
Przez łaskę możemy wejść, tylko przez łaskę stać, nie poprzez własne staranie, lecz przez baranka krew. Do obecności Twej, Panie, Ty Krzyż
naszych płyje Tobie. Dziękczynienie Tobie, Ojcze, dziękczynienie z serc naszych płynie Tobie. Dziękczynienie Tobie, Ojcze, gdyby nie Twoja łaska, nie poznałbym Jezusa. Gdyby nie Twoja łaska, to w ogień pójść bym musiał. Gdyby nie Twoja łaska, nie miałbym dzisiaj życia. Gdyby nie Twoja łaska, Ojcze. Ojcze. Naszych płynie Tobie. Dziękczynienie Tobie, Ojcze. Dziękczynienie z serc naszych płynie Tobie. Dziękczynienie. Gdyby nie Twoja łaska, nie poznałbym Jezusa. Gdyby nie Twoja łaska, to w ogień pójść bym musiał. Gdyby nie Twoja łaska, nie miałbym dzisiaj żyć. Gdyby nie Twoja łaska. Z mego serca dziękczynienie, Panie, dla Ciebie. Za wielkie dzieło zbawienia. Za to, że wyrwałeś mnie z grząskiego błota, postawiłeś mnie na skalę Twego słowa. Chwalę Ciebie, Panie, uwielbiam, wznoszę w górę swoje ręce, wywyższają imię Twe. Chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam, wznoszę w górę swoje ręce, wywyższają imię Twe, bo wielkiś Ty wielkie dzieła czynisz dziś. Najcenniejszy jest i Ciebie uwielbiam.
przez blask i grzmotów chłód. Błogosławieństwo i mądrość, chwała i moc i cześć, tyś jeden godzien przyjąć jest. Cała ziemia, całe niebo, twojej chwały pełne są. Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości. Amen. Dobrego dnia w łasce Bożej i Jego pokoju. Do usłyszenia.